Nazywam się Wojciech Huchla, witam wszystkich mieszkańców i sąsiadów ulicy Szkolnej. Kolejny raz będę startował do Rady Gminy Branice. Państwo mnie znacie, wiecie jak pracowałem, wiecie na co mnie stać. Dziś powiem, że dla mnie priorytetem jest codzienny kontakt z mieszkańcami, codzienny kontakt z sąsiadami, gdzie zawsze jestem dostępny i zawsze, jeżeli przychodzą do mnie ze swoimi uwagami, problemami, wnioskami, nigdy nie zostaną bez odpowiedzi. Cóż mogę więcej powiedzieć? Państwo dokonacie wyboru. Państwo będziecie wiedzieli, którego z kandydatów wybrać. Ja proszę o swój głos, żeby dalej kontynuować to, co kiedyś zacząłem, to, jakim obdarzaliście mnie zaufaniem i to, żebym mógł dalej kontynuować tą swoją pracę. Obok mnie stoi pan Zdzisław Semanyszyn. Jest kandydatem na radnego z mojego komitetu wyborczego, Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Branice. Jest on kandydatem sołectwa Wódka. I myślę, że też po raz pierwszy kandydując ma pewną perspektywę i pewne plany, jak realizować mandat radnego. A więc mów. Witam wszystkich mieszkańców sołectwa Wódki, nie Kazanice. Byłem sołtysem dwie kadencje. Wiem, co się należy zrobić w wioskach i życzę wszystkim głosowania na moją propozycję. Tu się zaczyna Polska. Obok mnie stoi pan Andrzej Korczyński, jest kandydatem do Rady Gminy, do Rady Powiatu z okręgu numer 2 z Baborowa. Baborów, Kiecz i Branice. Myślę, że patrząc z perspektywy mijającej kadencji, jest to jeden z tych kandydatów, którzy spełni te wszystkie wymagania, o jakich marzą i jakich pragną wyborcy. Powiem wprost, dziś oceniając pracę Rady Powiatu, nie jestem zadowolony i myślę, że pan Andrzej, jeżeli zostanie wybrany, a myślę, że powinniśmy wybierać ludzi, którzy mają nowe spojrzenie na nową rzeczywistość, będzie ta Rada Powiatu funkcjonowała inaczej. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę. Już jedno z marzeń się spełniło. Możemy współpracować z tak doświadczonymi radnymi, których wspieramy tutaj do Rady Gminy w Branicach, bo można zmieniać rzeczywistość na lepszą wokół nas, czego tutaj pan Wojtek jest przykładem. Ja proszę również o wsparcie mojej kandydatury i cieszę się, że już nawiązaliśmy współpracę, która będzie owocowała na przyszłość. Na każdym szczeblu administracji lokalnej, począwszy od rad gminy, począwszy dalej radzie powiatu i skończywszy na sejmiku wojewódzkim, gdzie my razem wspieramy tutaj pana Leszka Antoszczyszyna, jedynego kandydata listy PiS, Prawo i Sprawiedliwość na radnego sejmiku wojewódzkiego. Bardzo się cieszę, że już dzisiaj formalnie zaczynamy wybory i będziemy się wzajemnie wspierali. Mogę dodać tylko jedną rzecz. Dzisiaj tu, w tym momencie, nie zaczynamy wybory, bo wybory będą 21, ale po wyborach, jeżeli kampanię wyborczą, wybrani, to dzisiaj tutaj zaczęła się nasza współpraca. Ja myślę, czyli to wydarzenie historyczne. Dokładnie. Ja myślę, że jeszcze jedno muszę dodać, bez żadnej skromności, bez niczego. Pan Antoszczyszyn, kandydat do sejmiku województwa polskiego, poznałem go 2 lata temu bliżej i wiem, że nie jest to żadna pochwała, ale to jest fakt. Jest jednym z bardzo konkretnych, prężnych i jednym, no nie waham się powiedzieć, mądrzejszych radnych sejmiku wojewódzkiego.